Także ostatnie pytanie, czy w momencie, kiedy kończymy sezon i otrzymujemy za rank 7 w Go What League takie przedmioty jak Fast TMK i Elite Fast TMK i Elite Charge TMK, czy będą możliwe inne drogi na otrzymanie tych przedmiotów? I to oczywiście jest bez odpowiedzi, ale zwróćmy uwagę na przedmioty, które były kiedyś dostępne w Pokémon GO w bardzo restrykcyjny sposób. Czyli przypuśćmy Anova Stone, Sinnoh Stone, czy też jakieś inne. Były dostępne tylko raz na tydzień, lub nawet rzadziej. W tej chwili jest ich mnoga ilość, więc i też te przedmioty będą być może dostępne dalej, tylko i wyłącznie w Go Battle League, ale na niższych rangach, tak samo jak mamy z Pikachu Libre. Istnieje taka możliwość, że będzie dostępne, przypuśćmy, od rangi, powiedzmy, 5 lub 4. I tam zostanie. Także istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie tak to będzie wyglądało. Ale oficjalnych informacji nie ma jeszcze. Kolejna ewolucja. Mnóstwo z Was ewoluowało go i ma shiny. U mnie dopiero teraz to się dzieje, bo nie korzystałem z tego eventu. Nie miałem czasu, aby wziąć udział w Minchino Research Day. Ale na szczęście omówiłem Wam wszystko i Wy skorzystaliście w pełni. Ja na shiny Chinchino jeszcze będę polował. Także kolejny wpisik. I teraz pytania z Facebooka z grupy Pokémon GO PvP Polska. Chyba tak się nazywa. Część odpowiedzi udzielili nam, oczywiście tutaj udzieliły nam osoby, które są odpowiedzialne za to, ale część też mogliśmy my odpowiedzieć indywidualnie jako twórcy. I pierwsze pytanie, właśnie na które mogę ja odpowiedzieć jako osoba, która jest tutaj, powiedzmy, doświadczona w tym wszystkim. Żaneta Kasperek. Kiedy walki przestaną się zacinać? Powiem tak, nawet jeżeli masz telefon z zasięgiem satelitarnym, internetu satelitarnego, to i tak będziesz miała problemy, jeśli chodzi o połączenie w Pokémon GO, jeśli chodzi o PvP. Czemu? Bo aktualnie wygląda sytuacja tak, że zwróćcie uwagę, większość gier na rynku jest, jeżeli uwzględnia PvP, to jest to gra turowa. Lub też realizacja czynów w grze wymaga czasu. Czyli przypuśćmy, jakieś wojska idą przez, powiedzmy, pół godziny do jakiegoś punktu, żeby zrealizować walkę. I to dzieje się bez udziału tak naprawdę gracza. Poprzez kliknięcie indywidualne i wojska same lecą, nie? I tam sobie walczą. I walczy za nich system. Tak tutaj, Niantic, tworząc Pokémon GO i realizując tutaj walki PvP w czasie rzeczywistym, a nie poprzez walki turowe, rzucił się na głęboką wodę, bo jest to pierwsza gra, z tego co wiem, która uwzględnia taki sposób rozgrywki, korzystając tym samym z systemu, który uwzględnia, czy który zaaplikowali również w ingresie wstępnie. Dane, jak i też jakby sam system, jest ograniczony głównie do takich podstawowych rzeczy, które jednak mają opóźnienie, jeśli chodzi o realizację. Nawet wstępnie, nawet nasz problem, który był kiedyś, aktualnie już jest zażegnany, jeśli chodzi o uciekanie, dodżowania ataków na rajdach. Jest to o wiele prostsze, żeby to usunąć, bo jest to oczywiście odpowiedź serwera. Ale tutaj dwa sygnały lecą do serwera i odpowiedź musi lecieć w dwie strony. Jeżeli mamy serwer i leci odpowiedź do gracza, to jest tylko jedna linia, a tutaj są... Na starym systemie chcielibyście, i też oni próbowali stworzyć, coś, co działa regularnie, bez żadnego problemu, w obie strony. Czyli odpowiedź tu, niby jedna linia, ale są problemy, bo oczywiście odpowiedź musi być w tą stronę. Nie odpowiedź od gracza do gracza, czyli przypuśćmy, gramy tutaj, powiedzmy, przez Bluetooth, załóżmy, i odpowiedź jest bezpośrednia. Chociaż też są opóźnienia niekiedy, ale tutaj jest inna droga i będzie mega ciężko pozbyć się tego problemu. Wiecie, mamy sytuację z grami typu shootery na mobilki i to jest oczywiście system, który działa na komputerach, na grach komputerowych i połączenie jest inne, jak też system wysyłania sygnałów i odpowiedzi od serwera jest całkowicie inny, jeżeli Pokémon GO, która bazuje na typowym świecie, na typowym tutaj środowisku gier mobilnych. Mnóstwo osób z mobilek pozbywa się PvP lub też ogranicza się do turowych walk z uwagi na to, że jest to mega ciężkie, żeby nikt się do tego nie przyczepił i nie było problemów. Także tutaj ten Pokémon będzie idealny
Właśnie jeśli chodzi o osiągnięcie wyższego CP. Wcześniej jeszcze miał maksymalne CP na levelu 24474, a ten, z uwagi na to, że ma troszkę więcej ataku, może sięgnąć 1491 przy ewolucji właśnie w Garbodora. Także tutaj decyzja, znaczy bardziej złożone jest to, jak wybiera się Pokémony i jakie jest IV właściwe na PvP. Kolejne pytanie. Oskar Jopek. Czy będzie tryb nierankingowy, gdzie kiedy chcesz możesz zmierzyć się z losowym graczem? Bez żadnych limitów, bez nagród, coś w stylu treningu z losowym graczem. I teraz tak. Ja to pytanie zadałem 2 tygodnie temu. Z myślą, że faktycznie będzie to możliwe. Jednak w tej chwili nie jest to planowane w ciągu najbliższego miesiąca i jest to potraktowane jako feedback. Także tutaj jest to feedback, który być może będzie zrealizowany lub też nie, ale wstępnie jest tutaj oczywiście ograniczenie na chwilę obecną, że trening to masz z przyjaciółmi, a nie z losowym graczem na całym świecie. Aczkolwiek mnóstwo innych gier, chociażby nawet Hearthstone, ma dostęp do losowej rozgrywki bez rankingu. Kolejna ewolucja, tutaj tego Pokémona kiedyś ewoluowałem, ale odcinek oczywiście nałożyłem zbyt dużo materiału, nagrałem zbyt dużo materiału i on już się spóźnił, jeśli chodzi o swoją świeżość, dlatego się nie pojawił na kanale. I dlatego też ewoluuję drugi raz tego samego Pokémona, którego już mam w Pokédexie. Nagrałem bodajże ponad 10 odcinków, gdzie dokonałem ewolucji podczas materiału, który później przedawnił się. No niestety tak już bywa, że wiecie, nagrywam zbyt dużo, mam mało czasu i to odcinki mogłyby trwać po godzinę nawet, ale jest po prostu za mało czasu na to, żeby to realizować. Shenanigans rozważa stworzenie walk w lidze, gdzie wybierzemy 6 Pokémonów i spośród nich będziemy wybierać 3 do walki, widząc 6 przeciwnika. Czy możliwe są 3 pojedynki z tą samą osobą? Czy rozważał taką formę ligi? I to jest kolejne pytanie, które właśnie nam nie odpowiedzieli jeszcze, bo jest to potraktowane jako feedback. I ja oczywiście stworzyłem grafikę do tego, żeby przedstawić na Niantic, jak to mogłoby wyglądać, ewentualnie, ale jest to oczywiście wciąż feedback, niżeli pytanie. Bo nie możemy tak naprawdę wybiegać o rzeczy, które aktualnie oni nie planowali jeszcze. I dalej mamy plany na drugi sezon, który będzie działał tak samo jeszcze, prawdopodobnie, bez zmian. Jak to będzie wyglądało, powiedzmy, nie wiem, po GoFestie? Może będzie to wprowadzone? Może to będzie wprowadzone na konkretnym, powiedzmy, poziomie, gdzie w przyszłości być może stworzą jakieś światowe zawody? Tego nie wiemy. Ale zwróćcie uwagę. Aktualnie na rajdach mamy 2 minuty lobby. To co by się stało, gdyby w momencie, kiedy spotykamy gracza, wciskamy przycisk walcz i pokazuje się okienko gracz i my. I pokazuje nam wybrane Pokémony, które on ma i które ja mam. I bazując na tym, powiedzmy w 30 sekund, patrzymy co on ma, ja mam, lub też powiedzmy minutę nawet. Lobby minutę i w tym czasie ustawiamy Pokémony, które dopasowujemy do niego. I prawdopodobnie, ale nie chcę mówić za Niantic, da się to zrobić. Tylko w tym przypadku, w czasie rzeczywistym, musimy dokonać zmian, czyli wprowadzić dodatkowe okienko, gdzie obydwa gracze zmieniają swoje Pokémony, dopasowując do tych, które wybrał w 6 przeciwnik. Także jest to dodatkowa opcja, która będzie nakładała dodatkowe obciążenie na serwer. Także tutaj może być problem, ale muszą tutaj się z tym zmagać każdego dnia. Także jak ja to widzę właśnie z poziomu gracza. Kolejna ewolucja. Tutaj tego kolegi. I on ma ewolucję, czekaj, Toad. Wiemy, że na końcu jest Seismitoad, a druga forma to jest nie Politoad, tylko to jest, był on w tym, Palpitoad. Był właśnie do łapania i łapaliśmy go dość często i też walczyliśmy z nim w Pokémon Shield. On był dobry do walczenia przeciwko niemu, mając Pokémon Terwiaste. Także mamy Seismitoada po raz pierwszy w moim Pokédexie. Pytania 2 kolejne i 1 ewolucja. Została mi tylko. Marcin Zalewski. Czy planowana jest formuła tylko open, tematyczne walki? Czyli tutaj chcecie wprowadzić
walki, które są zaprezentowane i były już wcześniej prezentowane w The Sylph Road. Oczywiście w tym systemie GG, nie? Sylph GG. Tak, nie możemy to się wzorować na pytania, które bazują na jakimś innym kontencie, na czymś, co zaprojektowali inni. Także tutaj dalej jest to jako feedback i nie ma odpowiedzi, bo jest to oczywiście pytanie dotyczące innej formy tutaj, która została przedstawiona przez innego twórcę w tym przypadku. Także nie ma tutaj odpowiedzi jasnej, klarownej i jest to jako feedback bez odpowiedzi. I Adam Master 89. Witam Adamie. Are you planning to organize official local PvP tournaments under the Niantic's brand? Odpowiedź jest oficjalna, na chwilę obecną nie mamy informacji. Taka wygląda sytuacja i tutaj pytasz się o lokalne PvP tournamenty. W tej chwili, z tego co wiem, to funkcjonuje właśnie na The Sylph Road, lokalne PvP tournamenty, ale pod The Sylph Road, dlatego też właśnie takie pytanie powstało. Jednak, jak sami wiecie, na chwilę obecną powstał tylko jeden sposób realizowania zawodów, Pokémon Go, i było to zrealizowane gdzieś chyba w Waszyngtonie podczas oficjalnego wydarzenia zawodów Pokémon Tournaments, czyli w innych grach Pokémon. I to było oczywiście częścią dodatkową. To cieszyło się takim średnim zainteresowaniem, ale mimo wszystko dużym wśród graczy Pokémon Go. I tutaj jeśli chodzi o tutaj lokalne, raczej nie liczyłbym na to, z uwagi na to, że nawet w Ameryce oficjalne krajowe na razie nie powstaną pod szyldem Niantic, a szybciej pod szyldem Nintendo niż Niantic. Tak bym tutaj stawiał, że będą to raczej zawody światowe i to będzie to część większego innego wydarzenia niżeli lokalne. Ale to jest moja odpowiedź, patrząc na to, co aktualnie do tej pory mieliśmy. I ostatnia ewolucja. Tirtuga. I ten feature, który oczywiście pokazuje nam nazwę Pokemona po ewolucji, jest spoko, bo wiele osób to naprawdę nawet nie wie, jak się nazywa Pokemon po ewolucji, bo ma nazwę zmienioną. Także tutaj mamy Karakosty, a ja nazwałem go Kiwi, nie? Także to jest mega wygodne, że wiemy po prostu w trakcie ewolucji, co to za Pokemon jest. Fajny Pokemon, myślałem nad tym, żeby go używać w Go Battle League. Ale jak widzicie, jest to Pokémon typu Lucky i chyba on wpadnie w 2500 tuż przed 40 levelem lub na styk. Coś takiego było. Także będzie tutaj fajny sposób na realizację tego Pokémona, sprawdzenie czy zadziała. Dobra, tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Wyjaśnił Wam część informacji, które nas interesowały, jak też Was interesowały właśnie na tej przestrzeni. Także na dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że forma Wam się podoba. Czasu nie mam w inny sposób realizowania tych odcinków, jak właśnie na szybko, w domu, na chwilę obecną. A kiedy mogę, to oczywiście wychodzę, łapię, nagrywamy. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Heja!